To są nagrania wieczorem 29, godzina 10. No już się zaczęło na dobre. Wieje, pada. A w sensie nie mają prąd, a my nie. Awaryjne. Około godziny 7 i wieje, pada. Zobaczymy, co będzie do rana. Patrzę i filmuję, nie? Coś się dzieje tu. Jesteśmy w tej stanie, do ludzi. Godzina 10.20 p.m. Jestem w Cliftonie, wcześniej byłem w Garfielu. Przejeżdżałem przez Passaic i Wallington. Wallington przy Krakowie już jest zalewa pomalutku. Bez prądu jest duża część Passaicu, duża część Garfielu i Wallington. Wiatrzysko jest bardzo duże. Na całe nasze szczęście nie pada dużo deszczu i mam nadzieję, że woda szybko nam opadnie w Wallingtonie. W innych częściach tak nie widziałem, także jest na pewno łagodniej pod tym względem niż było w tamtym roku huragan Irena, chociaż wiatr jest naprawdę duży. Do następnego razu. O, jesteśmy właśnie po części Cliftonu, niedaleko Shoprite'u, przy Paulicy. Jak widać, mocno wieje. Nie pada mocno. Te budynki są bez prądu. Teraz wszystko jest spokojnie. Jedynie po trasie najwięcej drzew takich powalonych to widziałem właśnie w Passaicu. Sporo dosyć w Wallingtonie, nawet po mojego apartamentu. No zobaczymy, jakie skutki będą, na pewno dokładnie poszacujemy jutro rano.